Kupujemy i otwieramy Legendary King's Chesta. Ho, ho, ho! Z tej strony znowu ja, Mikołaj, i dzisiaj w wigilijnym odcinku witam was oczywiście w Clash Royale. I dzisiaj nie dość, że specjalny odcinek z Manoika konta, to jeszcze przygotowałem dla was prezent. Taki już pod koinką na was czeka ten prezent, więc idźcie szybko sprawdzić, ale najpierw zostawcie lajka pod tym filmem. Bo pod ostatnim filmem Manoika takie oto wyniki zostawiliście bardzo, bardzo ładnie, ale tutaj myślę, że jeszcze więcej by się przydało z racji tego, że sam Mikołaj was tutaj do was przyszedł. I myślę, że te 15 tysięcy łapek będzie fajnym wynikiem. A dzisiaj nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku Manoik powiedział, że jak wbijecie 10 tysięcy łapek, to otworzymy Legendary King's Chesta. I dzisiaj właśnie ja, Mikołaj, będę tego chesta otwierał. Do tego zagramy jeszcze Triple Elixir Challenge, ponieważ ja tutaj jeszcze akurat przyszedłem, kiedy ten challenge jest, i nagrywamy to troszeczkę dla was na zapas. A na tym challenge'u zagramy deckiem z samymi spellami. Myślę, że będzie mega zabawa, mega frajda. Tu jeszcze przypomnę, że na fanpage'u Manoika takie oto wyniki, takie oto karty są rozdawane i dzisiaj będzie losowanie tej karty o 20, więc wbijcie i zobaczcie. Dobra, zobaczmy, jaki deck nam tutaj Manoik przygotował. Mamy loga, bardzo fajnie, do obrony. Mamy też tornado, mamy też strzałki, freeza, firebola, poisona, rokieta i graveyarda. Więc tak, plan jest prosty. Rakietą będziemy obijali wieżę przeciwnika jak najczęściej tylko możemy. Graveyarda rzucamy razem z freezem i poisonem i powinno wyjść to bardzo dobrze. Zobaczymy, czy uda nam się obronić. Szczerze wątpię, bo myślę, że pierwszy lepszy golem nas rozniesie. Ale i tak, wiecie, robimy to dla zabawy. Jeszcze tak na samym początku, zanim zaczniemy ten odcinek, mam nadzieję, że te święta będą dla was mega udane, że ten cały rok był dla was mega udany. To też chciałem wam zapowiedzieć tak naprawdę bardzo fajnego streama, który odbędzie się w Sylwestra. Jeszcze nie wiemy, od której godziny będę informował o tym na fanpage na Facebooku, więc wbijcie. Z Gabi będziemy robili sylwestrowego tutaj live'a. Nie mamy w sumie ciekawszych planów, a bardzo fajnie sobie z wami siedzimy, więc jeżeli chcecie wbić na tego live'a, to mówię, zostawcie jak najwięcej lajków tutaj. No i myślę, że będzie się bardzo dobrze bawić. Jeśli nie macie co robić Sylwestra, to zapraszamy przed komputery. My będziemy się dobrze bawić. Na pewno też pogramy w Clash Royale, więc zapraszamy gorąco. No i tutaj Manoik jeszcze poprosił, żeby powiedzieć wam, że jest wam bardzo wdzięczny za to, jak dopingujecie go, jak tutaj wspieracie kanał. Ach, to tyle. Dobra, Triple Elixir Challenge, żeby nie było. Dobra, Triple Elixir Challenge, wchodzimy. Gramy oczywiście na challenge'u, nie z klanowiczami. My się nie boimy tutaj tak naprawdę niczego. No i lecimy prosto. Rakieta poszła w ruch. Fajnie było przy okazji coś tam trafiać tą rakietą, ale nie ma też co się martwić. Dobra, patrz, tutaj rzucamy szybko poison. Tutaj jeszcze graveyarda i jeszcze freeza tutaj rzucamy, żeby zamrozić wieżę. Zobaczcie, jaki to jest piękny sposób na to, żeby wygrać wszystko w tym momencie. Tutaj jeszcze fireballiksa rzucamy, takiego ładnego. Trafimy we wszystko. Ej! Pierwszą wieżę zniszczyłem tak szybko, zobaczcie na to. Totalnie tutaj zdirektowani zostali. Tutaj patrzcie, tornado takie rzucamy w tą stronę. Czy ona pójdzie jakoś mega dobrze? No nie poszło jakoś ultra dobrze, ale również w sumie nie najgorzej. Dobra, właśnie tutaj zamrażamy teraz, żeby oni tutaj dostawali wpiernicz. Ale tam wieże również nam troszeczkę niszczą. Troszeczkę nam tą niewieżę niszczą, nie będę oszukiwał. Okej, jesteśmy tutaj, wiecie, no... Troszkę nas biją, troszkę nas biją. Dwie wieże już straciliśmy, ale szczerze powiedziawszy, ja jako Mikołaj, no nie myślałem nawet, że my będziemy mieli taką możliwość, żeby tutaj dostać, zniszczyć pierwszą wieżę. Poszło w sumie bardzo, bardzo łatwo i to bardzo przyjemne. Dalej się w sumie bronimy. Gdyby tak podejść do tego całkowicie na poważnie, to może by coś z tego wyszło. Szczerze powiedziawszy, wątpię, bo ma bardzo ciężki deck, bardzo spamerski deck. No ale zniszczyliśmy wieżę jak na pierwszą gierkę, to jestem ultra zadowolony. Dobra, lecimy z kolejną gierką, to jest Arnox. Bardzo dobrze tutaj będzie nam się walczyło. Coś to czuję, że faktycznie pójdzie tutaj świetnie. Nawalamy rokietę w tym momencie w tą stronę. No i tutaj będziemy mieli też mały problem, ponieważ nie za bardzo mamy jak tutaj walczyć z tymi kolegami. Zafryzujmy ich tutaj, o. I niech obijają ich to wszystko jeszcze tutaj logiem. Dopchnijmy troszeczkę. Zobaczcie, nic nie zrobili tej wieży. Nie ma kompletnie się czego bać. Tutaj wyślijmy graveyarda, wyślijmy poison. Bardzo ładnie i rakietą bym tam dobił tego kolegę tutaj. Dobiję, faktycznie zrobię to. Zobaczcie, jak ładnie. Tam mógłbym jeszcze dać tego, freeza, ale w tym momencie to już zbytnio nie ma sensu. Więc coś tam obiliśmy, coś tam obiliśmy. Tutaj zobaczcie, takie tornadixo zrobimy tutaj. Ich sfrizujemy jak najszybciej, żeby byli sfrizowani. Firebola tutaj jeszcze rzucimy. Poisona, no i będziemy trzymali ich z dala od naszej wieży. Czy to się uda? No tak średnio bym powiedział, ale kolejny tornado leci. Dobra, kolejny tornado leci. Tutaj jeszcze rokietę dalej walniemy taką. Czy uda się obronić? Niestety nam się nie udało obronić tej wieży, ale nie ma co się martwić w tym momencie, bo patrzcie, rzucamy graveyarda, rzucamy freeza też. Oj, nie, dobra, tutaj trzeba się jednak bardziej obronić w tym momencie,
bo wydaje mi się, że to może być już to. Musimy ich odepchać od siebie. Chociaż jedną wieżę. Dać nam jedną wieżę. Nie, nie będzie tej jednej wieży. No i wątpię, że tutaj nie wierzę już nawet, że tutaj się uda nam obronić. Nie udało. Było dużo walki. Było śmiesznie. No i dalej jest w sumie śmiesznie. Polecam. Dobra, żeby zrobić tutaj święta również naszym klanowiczom, zagramy również z nimi. Puchacz, zobaczcie, już tutaj daje czadu, więc wywalamy rokietę na początku, no i zobaczymy. Dobra, na razie ten atak poszedł nie najgorzej, muszę przyznać, nie najgorzej poszedł. Tutaj Firebolix, czy on coś zrobi takiego mega dobrego, wątpię. Niestety zaatakuje nas ten Sparky chyba raz, tak jest, niestety raz nas zaatakował. Tutaj pójdzie taka rakieta, zanim przyjdą te lepsze tutaj karty. Okej, bardzo ładnie ta rakieta wyszła. Nie będę narzekał w tym momencie wcale, ani troszeczkę. Odrzucimy ich do siebie. Tutaj zobaczcie, jeszcze wciągniemy ich tutaj wszystkich takim czymś. Firebolix tutaj pójdzie. Ładny. Tutaj jeszcze logiem. Spróbujemy odepchać ich mocniej. Ajej, zamruź! No nie zdążyłem zamrozić niestety, ale dobra, wieżę dobiję. Nie ma tutaj się martwić. Tutaj zobaczcie, graveyard leci. Kolega tutaj leci. Jeszcze tutaj wciągniemy ich wszystkich jak zawsze do siebie. Takim oto ładnym sposobem. I tutaj rakietą. Uda nam się obronić rakietą, czy nie? Nie, niestety nam się nie udało. Ale tam atak idzie bardzo ładnie. Oj, tutaj bardzo nas biją jeszcze dalej. Dziwne bardzo. Okej, logiem tutaj zrobimy takie coś, żeby się obronić jak tylko najmocniej możemy. No i wyszło. Lecimy z kolejnym atakiem w tym momencie. Freeze, poison. I zobaczymy. Tutaj musi iść tornado gdzieś tutaj w tą stronę. Czy to się uda? Nie, ale pierwsza wieża będzie dla nas. Tutaj musi być ta wieża w tym momencie. Faktycznie jest wieża, bardzo ładnie. Ale to też chyba będzie nasz kres w tym momencie, bo miałem już tutaj się czym obronić. Takie... O nie, 2 HP mi zostało! O kurde! Tego to ja nigdy nie widziałem. Patrzcie, co teraz tu się dzieje. Tutaj leci to, leci to. Aj, tutaj leci tornado, tornado! No, nie dał się... Ej, co on zrobił? Czemu on nie walnął w ten... Ciężko stwierdzić, myślałem, że Fireballem nas zniszczy, ale jeszcze nas nie zniszczył. Jeszcze walczymy. Ekipo! Walczyliśmy. Ale kolejną wieżę się udało zbić, więc jak widzicie, ten deck ma potencjał. Wymaga tylko troszeczkę masterowania. Dobra, gramy tym razem z Ultronem, również z naszego klanu. Wesołych świąt tobie również. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Dobra, lećmy. Nie ma co, okej, on już poszedł w drugą stronę, więc ja tutaj zamrażam, poisonuję. Tego poisona strasznie źle rzucam. Wydaje mi się, że to jest główny problem. Tutaj taką rakietę rzucę. Czy ona będzie najlepszą rakietą na świecie? Ciężko stwierdzić. Podejść trochę tam, kolego. Dobra, faktycznie zniszczyliśmy tak szybko pierwszą wieżę. Bardzo, bardzo ładnie tutaj ściśnijmy ich w tą stronę. Niestety tam kolega poszedł. Poison bardzo źle rzucony, nie będę kłamał. Tutaj ich odepchnijmy. Zamruźmy, zamruźmy wszystkich. Tak, pięknie. Zostali zamrożeni. Tutaj Fireballixem jeszcze uderzymy. Bardzo ładnie jeszcze ich wciągnijmy w jedno miejsce i rakietą. Gdybym miał rakietę, byłaby to piękna rakieta. Zdecydowanie niestety rakiety nie mam. Ale tutaj poison, jak ładnie tego klona zdziałał. Zobaczcie, no przepiękne to było po prostu. Ale ten Sparky. Sparky wykończył nas całkowicie, chociaż nie, jeszcze nas nie wykończył. Tornado, źle rzucone, powinienem troszeczkę bardziej w innym miejscu to rzucić. Szybko, zamruź, zamruź! Nie mogłem, ale zniszczyłem wieżę. Idzie nam dobrze. Dobra, tym razem z blasterem, no i zobaczymy oczywiście blaster wesołych świąt, jak i dla całego mojego klanu i dla was wszystkich, kochani widzowie oczywiście. Tutaj zobaczcie, takim logiem i tutaj takie 1000 IQ i tutaj zobaczcie, no nie, ten log, bo nie poszedł chyba zbytnio 1000 IQ, ale to już, ten tornado poszło spoko, dobra, o kurde, tutaj trzeba to zamrozić, koniecznie, trzeba to zamrozić i w odpowiednim momencie trzeba tutaj wysłać rakietę. Zobaczcie, rakieta, leć! Pięknie, nawet ani razu nie udało im się uderzyć. Nie wiem, czemu tam tego graveyarda rzuciłem w sumie. Dziwne, dziwne to było z mojej strony. Ale teraz mam szansę na coś. Wiecie, teraz mam szansę zaatakować. Okej, on poleciał totalnie tak, no YOLO. Zrobił, poszedł YOLO, muszę przyznać. Freeza teraz? Nie, poisona takiego rzucimy, zobaczcie, takiego poisona, bardzo ładny. I Freeza jeszcze, i Freeza jeszcze. Pięknie tam poszło to wszystko. I teraz tak, musimy się okazać tutaj tymi kolegami. Nie trafię niestety chyba wszystkich. Wydaje mi się coś tak, trafiłem? Prawie wszystkich. Okej, tutaj będzie wielki problem. I to taki bardzo wielki problem. Na szczęście możemy tutaj jeszcze Fireballixa rzucić, który powinien załatwić większość tutaj spraw sądowych w tym momencie. Poisona i jeszcze zamrażamy. Szybciutko. No okej, nie za dobrze tutaj poszło niestety. Kolejny golem idzie w naszą drogę. Tutaj będzie bardzo ciężko cokolwiek zmienić w tym momencie. Rakieta zadziała. Spoko. Tutaj jeszcze strzałki. Również najgorzej. Tornado odciągnie również troszeczkę to wszystko od nas. Zamrozimy to tutaj. Patrzcie, zamrozimy to tutaj. Firebola tutaj rzucimy. Aj, musimy się jakoś obronić. Nie no, to już nie ma szans kompletnie. Tutaj musimy też zaatakować, bo trzeba w końcu zniszczyć tą wieżę. A ja tam poisona rzuciłem zamiast graveyarda. No super, super. Super pomysł, Manojku. Zamruźmy! Nie udało się.
Aj, ciężkie życie. Dobra, ostatni mecz na dzisiaj z gry VCEG. Pozdrawiam cię serdecznie i wpadłem na pomysł, żeby zamiast tutaj atakować, wiecie, tamtych wież po bokach, to ja będę atakował główną wieżę. Co wy o tym myślicie? Tutaj będę nawalał, po prostu wszystko co mam będzie szło w wieżę. To myślę, że to spełni tutaj moje marzenie o wygranej tak naprawdę. Patrzcie, poison tutaj poleci, wszystko. Wszystko tak naprawdę, co tylko się da, będzie leciało w główną wieżę, a on będzie musiał się bronić. Bo jeżeli się nie obroni, to ja tutaj na przykład go wciągnę tornadem, które kompletnie nic nie wciągnęło tak naprawdę. Nie martwię się tym, kompletnie się tym nie martwię. Tutaj jeszcze rakieta pójdzie w tym momencie, taka całkiem fajna. Zobaczcie, wydaje mi się, że zniszczy tą wieżę, że ta wieża tutaj będzie zniszczona. Tylko potrzeba po prostu troszeczkę pracy nad tym wszystkim. Trzeba to udoskonalić, zrobić totalnie wszystko w dobry sposób. Tutaj jeszcze poison pójdzie, zobaczcie. Pójdzie poison, zamrozimy jeszcze te dwie wieże tutaj. Bardzo ładnie, tutaj tornado takie na środek zrobimy. Okej, tutaj trzeba cokolwiek zrobić z tym, bo jak nie zrobimy z tym nic, to będziemy mieli problem. Ale dalej lecimy, z pewnością miało się zatrzymywać tutaj. Strzałki tutaj niech polecą. Frizek taki poleci też tutaj, zobaczcie jaki ładny frizek. Okej, poleciał frizek, tutaj jeszcze fireball. Bardzo ciężko tam się dzieje ze wszystkim tutaj zrobić. Jeszcze rakieta, ej! Kurde, gdyby dało mi się troszeczkę szybciej scyclować na tą rakietę. Takie tanie spele muszę porzucać. Dobra, jeszcze jedna rakieta. Dobra, tornado jednak muszę rzucić, o nie. Fireball, szybciutko. Nie może mnie to zniszczyć. Nie, nie niszcz, nie niszcz, nie niszcz. Nie niszcz. Zniszczył. Kurde, byłem bardzo blisko, żeby zniszczyć mu trzy kucharki, znaczy trzy koronki zrobić mu na głównej wieży. Tak czy siak, bawiłem się naprawdę spoko. Świetna zabawa, mam nadzieję, że wy również w ten świąteczny czas. Tak jak obiecałem, tak też zrobimy. Tutaj Mikołaj otworzy Legendary King's Chesta u Manojka. Zobaczymy, co tam wypadnie. Jestem naprawdę mega ciekawy, jaka legenda będzie. Wy napiszcie w komentarzach już teraz, co zakładacie. Będą dwie legendy oczywiście. Zakładam, że będzie Princeska i Lumberjack. Zobaczymy, czy tak będzie. Wy teraz w komentarzach napiszcie, co o tym myślicie. No i trzymajcie kciuki. Kupujemy i otwieramy Legendary King's Chesta. Tutaj 4100 golda, bardzo ładnie. Do tego Ice Spiritsy albo szkieletki. Zdecydowanie wybieram Ice Spiritsy. Dalej będzie to kanon i goblin i barela tutaj szkieletonowa. Wybieram kanona chyba, zdecydowanie. Okej, z epiki. Tutaj albo Dark Prince, albo klon. Wybieram klona, ponieważ Dark Prince'a i tak pewnie nigdy nie będę używał. Kolejną kartą będą albo minionki, albo Royal Giant. Szczerze powiedziawszy, wybiorę chyba Royal Giant'a. Być może kiedyś będę nim grał. Dobra, co będzie kolejną kartą? Będzie to albo 68 Mega Minionów, albo 68 Inferno Towerów. Zdecydowanie wiecie co wybiorę. Mega Miniony, jesteście moje, bardzo mnie to cieszy. Dalej będą to epiki. No i oczywiście legenda będzie. Będzie to albo X-Bow, albo Giant Skeleton. Wybiorę X-Bow, ponieważ mam ich... Nie no, mam ich więcej, ale okej, niech będzie X-Bow. I jakie legendy? Trzymajcie za mnie kciuki, żeby Mikołaj trafił Manojkowi jedną świetną legendę. Trzymajmy, naciskajmy i zobaczmy, co w tym świątecznym odcineczku będzie. A będzie to bandytka i Sparky. Tego się kompletnie nie spodziewałem, ale zdecydowanie wybiorę bandytkę tutaj na drugi level. Będę ją miał jak najbardziej spoko. Sparky też nie jest najgorszy ostatnio, ale bandytka na drugim levelu zrobi swoje. Ja się cieszę, mam nadzieję, że wy również. No i co? Dajcie czadu z tym wszystkim. Dobra, wiecie co? Jakoś to był bardzo udany dla Manojka rok, tak mi powiedział. I tutaj, wiecie, jak taką listę robicie do Mikołaja, to Manojek napisał, żeby jego widzom wszystko się ułożyło w przyszłym roku. Takie miał życzenie, więc dzięki temu otworzymy jeszcze Fortune Chesta. A dzisiaj w tym czeście będzie 48 Mega Minionów, 186 Royal Giantów, Rage razy 8 i może być Inferno Dragon. Nie są to najlepsze karty, no poza tym Mega Minionem w tym momencie, ale otworzymy sobie, myślę, że zasłużyliście taki mały bonusik od Mikołaja dla was. Ha, stawcie łapkę w górę za to. No i co? Mam nadzieję, że te święta jeszcze raz będą dla was mega udane, że ten rok był dla was udany. Otwierajmy. Dobra, lecimy z właśnie Fortune Chestem. 1700 golda, bardzo ładnie. Dalej Elixir Collector razy 12. Nie najgorzej. Co będzie dalej? Ej, na razie jeszcze nie było nic z tych kart, więc to nie za dobrze. Goblin Gang razy 186. Teraz dalej nie było nic z tego Fortuna. 36, 3 muszkieterek i to nie będzie legenda, ale będzie jakiś epic, tak? Rage. Widziałem mnóstwo lepszych chestów, tych Fortune chestów. Miałem nadzieję chociaż na Mega Miniona. Bardzo słabo wyszło to, muszę przyznać, bardzo słabo. Na dzisiaj też by było tyle w tym odcinku świątecznym. Mam nadzieję, że
ta 15 nie przerwała wam tutaj wigilijnych kolacji czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że dostaniecie najfajniejsze prezenty, jakie sobie tylko w życiu wymarzyliście. Ja już dostałem najfajniejszy prezent, czyli was. Dziękuję wam jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie, kocham was gorąco. No i co? Dajcie znać w komentarzach, co wy, jak wam się ten rok podobał, co dostaliście na prezenty, bo to też bardzo ważne. W komentarzu po Wigilii napiszcie od razu, co ciekawego dostaliście. Pewnie większość z was pewnie wybierze gemy pod koinkę, ale napiszcie, co o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach również o wszystkim innym. Nie wiem już nawet, co tutaj mówię. Powiedzcie, jak wam się Mikołaj podobał, bo no, myśleliście, że Mikołaj już nie wróci, ale jednak ja zawsze wracam. A nawet prosił, żeby przypomnieć o G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie twoje wygierki. Link oczywiście w opisie. Tam też link do jego fanpage'a, Instagrama. Jeszcze tutaj przypominam o tym fanpage'u, że dzisiaj będzie losowanie o wieczorem, więc wbijajcie. No i co? Jeszcze raz życzę wam wszystkim wesołych świąt. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.